No, jesteśmy oczywiście tutaj na placu. Zaraz idziemy do zbrojowni. Idziemy do zbrojowni specjalnie. Ja muszę tam udokumentować, co tam jest w tej zbrojowni, zanim to wyniosą i przyszą na Ukrainę, nie? No, co no, myśli, tak. Że to może no, będzie nawet. Może. Czy to ukropol robią? No, czy to więc, ukropol no. robią? No wtedy zostawią, ale nie, teraz są potrzebne. Zbrojenie 4 przecież MIG-i, no. 29 polskie, oficjalnie już tam poleciały. Tak, poleciały chyba, już poleciały. No, nie to poleciały. Reszta się szykuje, reszta się szykuje. Naprawiają, jak mówił ten Feigenbaum. Tak, naprawiają. Tutaj mamy ten. O. W każdym bądź razie nasz. Ja mówię, że ja muszę utrwalić to, co jest w zbrojowni, zanim nie wyszło na Ukrainę. Żeby mnie nie pojechała, zostawiłam tą gazetę w tym plecaku. Zanim te zbroje nie wyszło na Ukrainę, bo tam jest potrzebne wszystko. Im wszystko. No ale nie wyszło. Bo pomysł, proszę powiedzieć, będzie jeszcze inaczej. Aha. Nie wiemy jak, a potem nie wiemy jak. A wiesz, co mi wysłali teraz? No. Bo ja puszczam w niedzielę program u siebie. Aha, aha. O Patyjewicz, o tych cyfrach, o tych liczbach, o Smoleńsku. Aha. A teraz kazali mi wybrać ikonę. 11 jest tu plan. Który to był wtedy, nie? Szefem CIA. To właśnie czy szukałam, na razie tylko 6 znalazłam. Czy ten? A, jedną z tych dwóch, tak? Jedną z tych dwóch. Pokaż, co to jest. Petros był. Poza tym, ja mam słaby wzrok. Ja mnie jest ciężko czytać. Ja wolę słuchać. A druga ikona? Tym bardziej, że z dzieciństwa. Proszę? A druga ikona do wyboru? No to jest. A druga to był ten. On był szefem CIA. Znaczy, słuchaną. Ale on wtedy nie był w Polsce. Słuchaną. Albo później. Ja tam wolę, jak mi... A tu o to chodzi, że na dwa dni przed Smoleńskiem, tragedią, co robił Petrus w Polsce? Tak. No tak. Przyjmował medal. Aha. Ma akurat wtedy, ja się pytam, nie? Aha. Jak akurat wtedy. Mu się okoi. Wszyscy ale, mają... Ale wybrałeś już ikonę, czy nie wybrałeś? No nie, bo to musiał być właściwy. A, okazuje, być... Petrus był. Tak. I tu moja redaktorka nie wiedziała, który. Aha. Wszyscy, co my mamy tutaj już, tak? No to chodźcie, ludzie. No, prawie. Prawie. To już turbę na wawę. O Anastazji? Żebyś sobie przesłuchała Anastazję? A bardzo nam jakiegoś tego? Jakieś tam ja pytałem policjantki, czy da się wywieźć to, wynosić. Ona mówi, ja nawet nie mogę, nie udźwignę. Ona nawet nie udźwignie. No. Także... Pomalutko bym jakoś... Jak będzie więcej, to może bym dał. No, idziemy do zbrojowni. Proszę bardzo. Chodźcie. Nie, ty masz. A gdzie masz reklamówkę? Z tym wziął. No to nie mamy. Tym wziął. To ja zaraz wezmę, bo tam w reklamówce jest. Czekaj, weźmy mi, bo tam bilety są. Wiesz co, o tu są bilety podobno. Tam nie, wziąłem, żeby ci... Tak, nie, ale ja nie wiedziałem, że są tutaj. A. To poszukaj. Poszukam do notesu, wiesz? A, do notesu. Bo pani musi tam coś przekreślić, nie? Czy pokreślić, no, tak? Przekreślić? Tak. Dziękuję, zapraszam w prawo. Dobrze. No tak. No, patrzę. Muszę z daleka, bo nie mogę obrazu oddalić. No, w ogóle nie mogę ruszać obrazu, no ale nic. No tak.
Jakie? Ściągniłem. Przeciwnie. O, tak. Oj, czuję się. To jest damskie. Co? To? No to. A on może wtedy tacy mali być. Nie, wiesz po czym poznaję? Po czym? To ci pokażę. Że goły tyłek? No. Nie ustroją. Tyłek nie ustroją. Mi się podoba narzędzie tutaj to. Aha. To mi się podoba. A tam to, to w środku. Aha. Ono jest fajne, słuchaj. Albo takie, nie? Albo takie. Albo tam. Andrzejku, kogo ty byś chciał dostrzelić? No. Nie daj Boże. Oj, znalazłoby się, znalazłoby się. Znalazłoby się kogo. Ja zamówiłem szablę ze stali damascenskiej i włożę ją w samochodzie. Na wszelki wypadek? Na wszelki wypadek. Nie wiem. Mówiła mi kobieta, że miałeś jakieś teraz nieporozumienie na rynku. Tak, tak, tak. Hamstwo. Tak, tak. Bardzo duże hamstwo. Tak, tak. I to jest, wiesz, Kraków jest polskie miasto, a nie ukraińskie. Tak, tak, tak. A no, no oni przyznali, że są Ukraińcami, to znaczy nie Ukraińcami, tylko proukraińscy, a ja jestem tam ruskim tam, czymś tam, tak, i że bywam często w ambasadzie rosyjskiej, o tak mi powiedział. I wiesz, ja też bywam czasem. No, żarówki wymieniam jako elektryk. Ale ty nie przeskoczyłeś nie przeskoczyłeś ogrodzenie mur. Nie, to Wałęsa przeskoczył, a ja pewnie po drugiej stronie zdjęcie nie zrobiłem. No to... A ja do dziś go nie znam specjalnie, ale załatwiłem na to zdjęcie kupę rzeczy. No to masz. W 91. No to masz, no to wiesz. W 81. Inaczej byśmy ciebie wybrali na prezydenta. O nie, ja nie wyglądam na idiotę. Przepraszam. No.
No, piękne rzeczy. Co, prezent to jest tylko 4-5 lat, nie? No tak. A ja wolę mieć więcej kolegów niż 5 lat. O, takie coś, tak. Tak. Teraz jest ta broń czarnoprochowa, wiesz, robią tą broń. Aha. I może, na to nie trzeba mieć pozwolenia. Bez pozwolenia, bez. Niekoniecznie. No to tu jest to. Właśnie. O, to tam przestrzeni, z której mam to. No to tak. Kto to utrzyma? Ale on chyba miał jakiś półwysk, nie, drugi trzymał. Nawet. Albo drugi trzymał. Ramię tak. Dał, strzelał. No właśnie. Nie utrzymał. Ja to ile ona? Ze 2 metry ma go gości ponad. Może pustę. Aha. No zobaczymy napisy. Patrzcie, jakie rzemiosło, jakie piękne rzemiosło. Tak, gdzie się czują. Naprawdę, o tu. Niesamowite. Niesamowite. Tutaj znowu ta długa. Długa broń, to jest ponad 2 metry. Tu jest więcej, bardziej oświetlone. I patrzcie. Strzelby, to znaczy strzelby takie stare są, do starych czasów jeszcze, tak. Jeszcze istnieją. Bo ale teraz tam, już nie robią. Teraz tam nie, tam jest, tam, robią, jak ten pokojowy naród. Tak, to tam szable tylko na eksport. Aha. Ewentualnie, to stal domostenska przecież jest słynna, tak. Znana i oni ze stali domostenskiej. Mhm. Bo no, takie szable mniej więcej. To wszystko co zamienia, że to niemieckie. To tak? No Niemcy wykonane wszystko to Niemcy. Prowokują. Oni tam. Tak, ja myślałem, że to. No takie rzemiosło. Zobaczymy tutaj opis jaki. Zaraz. Pięknie. Łuki. No to są takie małe, delikatniejsze. Jakieś. Jeszcze raz. Zobaczymy jeszcze te włóki poszczególne. No, ten jest jakiś taki. Dziewni maleńki. Nie wiem, co to jest. Thank you.
tylko to jest takie wysokie rzemiosło. Jakieś. Na kolby jeszcze jakieś. Dla mnie to tylko taki malutki tam wystarczy. Austria, znowu Niemcy, Szwajcaria, tutaj Włochy, Szkocja. Tu znowu te hełmy. To są hełmy. Aha, Polska, Niemcy. Polska, Niemcy. Tutaj Polska. To są polskie. To są typowo polskie. O ten to jest ta Huzary chyba tam, nie? Hełm. Polecam, polecam. Zbroje niesamowite tam. A, tam. Z boku są zbroje, a na dole są jeszcze machiny. Jeszcze na dole, a. Jeszcze na dole, jeszcze na dole. Czekamy tutaj. Tutaj zobaczymy jeszcze, jeszcze. Tutaj zobaczymy, co tam jest. Tu znowu. Włochy. Francja, Austria, Anglia. O, to są takie jakie muszkieterowie tam mieli, a to są kindziały. Niemcy, Austria, Włochy. No i że mi tam na dół do zbrojowni. Podobno tam dopiero. Tam? A, tu jeszcze zbroje są. Idziemy najpierw zbroje zobaczyć. Idziemy się zbroić. No, tak. O, tutaj. Zbroiłaś się? No. To są... Co tam się dzieje? Tak ciemno jest. Niemcy. Norymberga. Norymberga. To nie ta Norymberga, o której mówimy teraz obecnie, tylko ta stara Norymberga.
To jest huzaria chyba, nie? Tak, tak. Polska. No, w takim czymś to może... Ładnie zrobione. Ładnie. No. Kopii nie widać, a są jakieś kopie są. To są też polskie zbroje. Tarcze jazdy niemieckie. Kopia. Nie wolno. Nie wolno. Czy to tektura? Jeszcze raz? Sprawdzam, czy to tektura. Dobrze, ale proszę nie dotykać. Ja tylko pukałem. No co? Nie. I terminalu zobaczyć, co tam jest na dole. O kurczę, to już widać stąd, że coś tam jakiegoś wielkiego, ciężkiego. Tak ogólnie, tutaj z góry. O, tu rufy jakieś armatnie duże. Ciekawe. Dzień dobry. Są bębny. Nie wiem, ja zapytam panią, czy tam takie... Tam idzie jeszcze są takie armaty. Tak? A jeszcze takie wielkie. Nie, ale ten. Ale czy takie dwie armaty małe można by ewentualnie instalować przed domem? No nie, nie można. Nie można? Nie wypożyczy mnie panu. Nie. Tak zwane wiwatówki te malutkie. Na tak. Wiwat się. No właśnie, no. No ja one nieszkodliwe nie są. Nie. No nie. Ja nie chcę tych dużych tam. A, to... Okay. Też bym chciała taką zapachkę. No tak. Well, historia to jest przede wszystkim historia. Tak. Co prawda niektóre to są powiedzmy zrobione później na wzór, ale... No tak, niektóre mamy królewskie nasze tutaj z Babelu. Nawet mają herb tego
herbami? Tak. Ale herby rodzinne, czy? To jest herb tego Jagieły. No tak, to też są. Jagieły i jedna jest królowej Jadwigi. A to królowej Jadwigi? Tak, to ona miała inny? Ona miała troszkę inny, tak. Mówię, przede wszystkim historia tutaj tkwi, historia. Taka drastyczna była wtedy ta brojka drzewcowa, jak pan popatrzy, to taka drastyczna. No tak, tak. A tam jeszcze gorzej. Bojowe. O, właśnie. Zacny zawód. Ty, monoteistyczny przyjaciel, gdzie nie ma... A to jest berdysz. To służyło do ciała, tak jak kosa. Pomogę prawdopodobnie. Czy miało podcinać nogi. Ale to nie było używane w rewolucji francuskiej? Ja nie wiem. Nie, tam gilotyny były wtedy. Łatwiejszy sposób był. Szybszy, tak jest. Bo tu to niepewne jest. I po bólu tak jest. No piękne jest. A w tamtej części też mamy takie duże armaty. No, no właśnie. Na panu na pewno wrażenie. Zobaczymy, tu jest oświetlenie, jest słabe trochę, ale o, to są wielkie armaty. Ciemny obraz się zrobię. Całkiem. I patrz, oni parę lat i stworzyli taką technikę wojenną. Takie uzbrojenie, nie? No. Ale potem Ameryka wszyscy potrzebowali tych i dalej to jest ciągnięte na przodu. O, teraz dopiero. Już nie będę nic zmieniał. To nie ma nic. W tym obrazie. To są jeszcze kulki. Takie piękne. Wyroby. Czyli całe wyposażenie tam z kulkami. Tak, z kulkami. Tak. A tam to jeszcze większe kalibry są. Tak? A tam to już w ogóle. O kurczę. Strach patrzeć. Aż bolą plecy. O cholera, no rzeczywiście. Ale to są herbowe, bo to z herbami już. Pół tysiąca lat to ma, po 400, 300, 500. Jak oni to transportowali? Ja się zastanawiam, jak oni to tutaj poskładali jedną kolejkę. A, no tak, no tak. Jakieś dźwigi musiało być. Czyli to musieli, tego musiało nie być, zbudowali podłoże, poskładali te podkładki i na to kładli te lufy. Albo może wzięli o ta za te rączki, nie? We dwójkę. To trzymało trzeci podkład. No tak, to są rączki takie. A to są herby, godła. Godła. To już trudno w tej chwili otworzyć, ale tu pisze się coś tam. No, zobaczymy, nie będę zmieniał obrazu, bo później to jakoś to jest fundacja. Co to jest? Fundacji Skarbu Koronnego. Teraz ze swoją panią wracać się do Warszawy? Z koleżanką? Nie, koleżanka w Krakowie mieszka. A macie czas? Ugościła mnie.
W najbliższych godzinach? Tak, chyba. Gdzieś skoczy coś się napić. No. Byśmy sobie posiedzieli. Można, bo i tak jedziemy. Wracamy tam do niej. Autobusem chyba. Tam wiesz, bo przywiózł nas. Jutro ja śpię w Krakowie. Przywiózł nas jej mąż. To można sobie gdzieś usiąść w centrum. Tak. Spokojnie. Tam są takie małe armatki. Ja prosiłem, pytałem panią, czy można jakieś ze dwie armatki takie dla rodziny wziąć tam, wiesz, przed domem, wiesz, tam postawić. Na wszelki wypadek. Także. Ale powiedziała, że nie pożyczymy. Nie pożyczą pan mnie. A to narzędzie. No. Nogi ciąć. Tak. Nogi. Ja się zastanawiałem, czy to w rewolucji francuskiej nie było używane, ale tam gilotyny były. Gilotyny były. Tak. No. A to jest niepewne na obcinanie głów, ale nogi to rzeczywiście. Jak się przyszło takim 20 z takim czymś, no tak. Na przedzie, to wiesz, to jest poważna sprawa. Dobrze. Się zastanawiam, czy... No ładnie. Dopiero udało mi się rozjaśnić ten obraz, bo tam tak ciemno było, że... No ale... Ten szpikulec też jest niezły. A no tak. To na pewno nie jest widelec do jedzenia, tylko... Obawiam się, bardzo efektywny. A to podobno do wycinania nóg. Oto. Ja myślałem, że to... Ty to masz takie dziwne na to spojrzenie. Ja mówię, tak, bo mnie to nie dotyczy. Ale ja to coś wyprzemnę. Ale ja byłem w tych klimatach. Czuję, jakie jest korowanie. Te śpiewy, ten tłum. To oddziaływuje wspólnotę. To jest herb królowej Jadwigi. O tutaj. A tu herb Jagiełło. No, jak ja wiem. Ja chciałem takie dwie takie małe. Te malutkie. To do biletu jest. Powiedziała, że nawet nie pożyczą. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Ale to są takie powitalne podobno. Tak, po prostu tak na jednym. Tron przyjeżdżał, dziecko się rozwijało. Ale to z kolei, jakby jedno postawić przed bramą, tam, to wtedy dopiero przyjąć gości. Tak. Po salwie powitalnej. No, ktoś przeżyje. Salwie powitalnej. Nie zgadza się. Czyja to flaga jest? No właśnie. No to jest ta francuska chyba, o ta. Myślisz? Nie, no to są te, co pod Grunwaldem zdobyli. Nie, bo to jest czarne pierwsze. No tak. No czarne, pod tak. Pod Grunwaldem zdobyte. A francuska jaka była? Francuska trzy kolory, niebieski, czerwony, niebieski. I biały. Niebieski, biały. A to jest czarny, nie niebieski. Aha. Jak byłby zamiast tego czerwonego złoty, to będzie niemiecka. Aha. Ale to jest niemieckie, no bo to pod Grunwaldem to niemieckie pojechało. A to co to oznacza? A tamta szwajcarska? Czy szwedzka? Dziwna, bo to są takie rycerskie, wiesz? To są rycerskie. No tak. Stare. Te bandery. To jest też jakiś herb, nie wiadomo, znaczy dla mnie nie wiadomo jak.
partii. A już nie mam. Coś tam jest napisane. Są takie małe, chyba powitalne jakieś. Tam to. No, to jest duży kaliber. Mały, ale z dużym kalibrem. Nie tu flag. Czy pani używa od czasu do czasu te tam gdzieś w domu? Nie jestem typem osoby takiej przemocowej. Nie, nie, ale tak na wszelki wypadek po prostu, żeby tam... To jest ten co tej meczy, tej Facebook, to jest też WhatsApp, nie? Tak? Tak. No, ja myślę, że WhatsApp to jest Facebook, ale Facebook, WhatsApp... To kwestia, ja to zrobię sobie tam. Dobra. I dalej. Najwyższy. Dziękuję, pokaniamy. Zobaczmy. Dziękujemy bardzo. Na razie. Widzimy się w czwartek. No. O tu, tędy, tędy. Tędy, tędy. Halo. Do wyjścia pan. Do góry. A, jeszcze. Te wielkie. Jest. A, te największe to tam. No. Liczy się wielkość, nie? Tak, tak, tak. No też tam, wiesz, jak długo też tu leżą. Piłki, które byli jak do futbola, do orzy, jak do futbola. Ale słuchajcie, mieli też tak Preciosa, artykuły perkusyjne. O. Aha. Pobawić też się musieli. To jest SMS-y. SMS-y. A ja myślałem, że to są bębny wojenne. Tam o, idzie przodem i bum, 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 tak jak gong. Powiedz mi, no. Kopiec. To widać takie solidne. To musiało być niemieckie. No tak. Tak. Ciekawe, z jakiej skóry tam zrobione. Nie, nie, ale ja idę. No. Idziemy. Oj. No tak, póki już poprawiłem obraz, to może jeszcze raz tak przylecę szybko tutaj, zanim wyjdziemy. Już nie będę wchodził tam do środka, już starczy. Ten. I to jest ta zbrojownia. Ja to utrwaliłem. A jeszcze na górze. Dobrze. Dziękuję mi bardzo. Dziękuję mi. Do widzenia. No ja to już. A kurczę, dlaczego biały obraz jest? Się zrobił. No. Chyba kończymy jednak, bo coś tam z obrazem się zepsuło.